godzina. Temperatura w domu dość ciepła, około 5 stopni. Szkoda, że nie ma słoneczka, ale jest tak bardzo. Spinnerowy młyn, trasa widokowa, idziemy w stronę Hornych Wiseczki. Bardzo ładnie, świetnie. Super! Super! Kija! Za ty mój, że ty nie umiesz jeździć, a tu zobacz jak licznie pizza i jedzie tu za mną. Nasza najmłodsza uczestniczka w spindlerowym młynie, 3-latka, zobaczcie jak pięknie za to. I tu do pana instruktora, i w drugą stronę, świetnie, a teraz goń, uciekam, goń, goń, goń. Zobaczcie, gdzie się znajdujemy. I uwaga, jaką trasą zjechaliśmy? Czarną trasą. Pomału. Dzieci w skateparku, proszę, jedziesz. Super, 5 punktów, jedziesz za ty. Trzymaj, 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 5 punktów, świetnie. Jedziesz. Pierna chora i uwaga, śpiewamy! Druga tańczy jak szalona, wszyscy piszczy, to jest ona. Drugą lalę pokochałam, z drugą noce są wspaniałe.
Proszę, jak dzieci na Olczyku się czują jak... I pojechał z tobą, no ale co zrobić? A tu mamy małą Gniewną. Obiecałaś, że przeprosisz dziewczynki za to, że świadomie wjechałaś, nie tak? Dobrze, to zaraz one zjadą. I w Pecu pod Śnieżką wjeżdżamy do ski tunelu. Proszę. Super! Ciśniesz, ciśniesz! I wchodzimy do prawdziwego iglo. Opa! Mieszka? No okno ma nawet iglo. Ta tu mieszka? No pewnie, że tu mieszka, to jest mój domek. I tu pani instruktor prowadzi swoją grupę. Narkostradą, która dojeżdża do krzesełka zwanego Niedźwiedź. Medweli. I ciśniemy, ciśniemy. Słuchajcie, robi się naprawdę ładnie. Wyszło słoneczko. Święty Piotr nam się ładnie pokazał. Dzieci, łapiecie troszkę słoneczka. Super. I Beksa nasza też.